to dzisiaj o danych osobowych pracowników. Świetny pomysł, świetny temat. Czy dane pracowników są odpowiednio chronione? Proste pytanie. Powinny być. Tak, pytanie świetne. Oczywiście, dane osobowe pracowników powinny być chronione, ale wszystko zależy teraz od podejścia pracodawcy do ochrony danych osobowych. A jak sama wiesz, nasi klienci też mają różne podejście do swoich pracowników. Niektórym wydaje się... A przykład idzie z góry, nie? A przykład idzie z góry. Zatem, jeżeli najwyższe kierownictwo uważa, że dane osobowe no, nic takiego wielkiego, to w sumie to i pozostali uważają, że nic wielkiego. Ostatnio na szkoleniu fajne było pytanie, czy fajny był temat, jak rozważaliśmy kwestię podawania numeru PESEL w aptece. I na szkoleniu przedstawiciel najwyższego kierownictwa powiedział, no ale cóż takiego wielkiego się stanie, jeżeli taki numer PESEL podamy. No to przyjmując takie założenie, no to rzeczywiście, no z drugiej strony nic wielkiego się nie stanie, ale tak samo jak pijany rolnik jedzie sobie po swojej wiosce swoim traktorem, którym jeździ od 30 lat, no też się nic wielkiego przecież nie stanie. Tak samo jak ojciec uderzy dziecko, też przecież nic wielkiego się nie stanie. A wiemy przecież, że jedno i drugie jest przestępstwem. No dokładnie. A w takim razie co z publikowaniem tych danych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych? Ostatnio widziałam gdzieś tam dane osobowe pracowników, ich nazwiska, imiona, adresy, telefony na billboardach gdzieś tam, gdzie była reklama, no podejrzewam ich pracodawcy. Generalnie każde wykorzystanie danych osobowych powinno mieć podstawę prawną, czyli przesłankę legalności przetwarzania. Bardzo często się tak zdarza, że lubimy umieszczać na stronie internetowej w dziale czy w jakiejś zakładce kontakt właśnie zdjęcia, jeżeli mamy ładnych pracowników, to zdjęcia, ale i właśnie numery telefonów służbowych i adresy mailowe, służbowe. W tym wypadku imię, nazwisko i wizerunek wymagają innej przesłanki legalności przetwarzania, aniżeli te wynikające z kodeksu pracy, czyli te, które służą do zatrudnienia i do wykonywania pracy. Zatem gdybyśmy chcieli właśnie w dziale kontakt umieścić dane osobowe naszych pracowników, to w tym wypadku powinniśmy użyć zgody jako przesłanki legalności przetwarzania. Natomiast jeżeli chodzi o media społecznościowe, to już jest zupełnie na bajka. Owszem, poza tym, że prowadzimy nasz firmowy fanpage, no to wtedy relacja jest taka sama, czyli musimy mieć zgodę, współadministratorem jest na przykład Facebook, czyli Meta i tak dalej, tu już nie wchodzimy w szczegóły. Natomiast często się zdarza, że rekruterzy korzystają z naszych portali, z naszych stron internetowych, z naszych stron w mediach społecznościowych, profili, mówiąc najprościej, w mediach społecznościowych, na których sprawdzają informacje o nas. To oczywiście jest niezgodne z prawem, ale... Tak, nas podglądają. Podglądają, nas w jakiś sposób weryfikują. To tak jak mówimy, nie jest to zgodne z prawem, ale no niestety po cichu gdzieś tam się dzieje i to tak jak szeptany marketing, czy szeptane opowieści, ploteczki w zasadzie stanowią takie drugie dno i oficjalnie nikt nie plotkuje, ale wiadomo, że każdy wie. Z nas to robi i każdy z nas coś tam wie. Natomiast w niektórych przypadkach musimy opublikować dane osobowe. I tutaj fajnym przykładem są dane osobowe osób reprezentujących spółki prawa handlowego. Czy to zarząd, czy to udziałowców, czy wspólników, mówiąc już najprościej. Opublikowanie ich danych osobowych na przykład na stronie KRS-u, czy w innych aplikacjach, które z tych jawnych rejestrów pobierają te dane, jest regulowane prawem, przepisem. Ale właśnie tutaj pytanie. Nie uważasz, że ilość tych danych odnośnie wspólników czy władz spółki, które są gdzieś tam widoczne w KRS-ie, ilość tych danych nie jest zbyt szeroka? Na przykład numer PESEL? Do czego on jest potrzebny? Jest w ogóle niepotrzebny. Zakres przetwarzania danych, czyli zasada minimalizacji, no. To jest dobry temat na kolejną rozmowę w kuchni. Jasne. Ale generalnie imię, nazwisko w obecnych czasach to mało. Rzeczywiście wydaje mi się, że stara nasza ustawa świętej pamięci 97 była lepsza. Z prostej przyczyny. Samo imię, nazwisko nie stanowiło danych osobowych. Dlaczego? No przecież Jan Kowalski, jest Jan Nowak, jest ich dużo. Więc nie zawsze chodzi o konkretnie określoną osobę. RODO mówi inaczej, więc dobrze, no uważamy, że już imię, nazwisko to
to są dane osobowe, ale rzeczywiście potrzebowaliśmy jeszcze jednej danej, na przykład numeru PESEL, żeby określić dokładnie tą osobę. No dana osobowa, PESEL, to już jest... Kompletna. To jest kompletna dana osobowa, pojedyncza, ona identyfikuje tę osobę. I wydawałoby się, że w tych czasach, kiedy samo imię, nazwisko jest daną osobową, to już wtedy PESEL już nie jest niezbędny. Chociaż mogłoby się okazać, że jeżeli mamy prezesa zarządu Jana Kowalskiego, no to się może okazać, że każdy Jan Kowalski, który przyjdzie do nazwy firmy, będzie czuł się prezesem, co też byłoby oczywiście bzdurne. Natomiast z drugiej strony nie nosimy w pracy identyfikatorów z numerem PESEL. No właśnie nie, ale często nosimy identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, ze stanowiskiem. Zgadza się. Tam i tutaj tak jak, zgadza tak się. Jak w niektórych przypadkach to też jest regulowane przepisem prawa. Natomiast tam, gdzie chcielibyśmy coś takiego wprowadzić, na przykład w formie umowy, na przykład z zewnętrzną firmą sprzątającą i mamy obawy, czy na przykład ktoś się nie podszyje za takiego sprzątającego i nie będzie nam kradł jakichś informacji, co nieraz widzimy w filmach. To w tym wypadku rzeczywiście zapisy umowy mogą wskazywać na to, że taki identyfikator będzie przez pracowników używany. Natomiast pamiętajmy, że odpowiedni obowiązek informacyjny musi być przedstawiony takim pracownikom przed wykorzystaniem ich danych do przetwarzania, czy to na stronie, czy na identyfikatorze, czy w niektórych przypadkach nawet na drzwiach gabinetu. O, dokładnie. Czy pracownik w takim razie może odmówić publikacji takich danych osobowych? Na tak stronie, jest. Na wizytówce? Na... Tak jest, jak najbardziej. Identyfikatorze. Nowelizacja kodeksu pracy z 2019 roku wskazała w jednym z artykułów, że dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody, w momencie, kiedy cofniemy tą zgodę albo odmówimy podania tych danych osobowych, ta nasza decyzja nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie, czy też potem na naszą codzienną pracę. Oczywiście przepis przepisem, a wiadomo jest, że i tak przełożeni mogą różnie do tego podchodzić, no ale no, na to już nie poradzimy. Tak. Może wtedy jako pracownik nie dowiemy się, pani Kasiu, nie została pani zatrudniona, bo nie chciała pani nosić tabliczki z imieniem, ale po prostu pani Kasiu, zatrudniliśmy kogoś innego. Który ma o wiele większe kompetencje, ma 25 lat, skończone 3 fakultety i ma 40-letnie doświadczenie w pracy zawodowej. I będzie nosił tabliczkę z imieniem. I będzie nosił tabliczkę. No to idziemy na kawę. Idziemy na kawę.